Hej, witajcie, tu Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Zapraszam Was dzisiaj na nagranie, które będzie kontynuacją poprzedniego dotyczącego traumy relacyjnej, zespołu stresu pourazowego. I w tym nagraniu również będę opierała się na książce Bessela van der Kolka Strach ucieleśniony. Powiem trochę o traumie relacyjnej i jej skutkach, również zazdrość jest jednym z takich skutków traumy. Przy czym myślę, że warto tutaj od razu na początku powiedzieć, że często rozumiemy traumę, zwłaszcza gdy mówi się o traumie dzieciństwa, jako o czymś wymierzonym przeciwko rodzicom, jako o jakimś oskarżeniu, szukaniu winnych, przerzucaniu odpowiedzialności za swoje życie. Podczas gdy zdarza się, że pracuję z osobami, które mówią, że w ich życiu nie wydarzyło się nic przemocowego, rodzic nie był agresywny, nie było żadnych takich sytuacji, również związanych z dysfunkcją typową dla na przykład uzależnień w rodzinie. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że trauma relacyjna występuje również wtedy u dziecka, kiedy dziecko na przykład nie doświadcza wsparcia emocjonalnego, kiedy nie ma pomocy w regulowaniu swoich emocji, kiedy ma poczucie, że zostaje z tym sam, a dziecko nie ma takich umiejętności, żeby się samoregulować. Emocje są dla niego wtedy czymś zbyt trudnym. Uruchamia się wtedy szereg różnych mechanizmów obronnych, które właśnie potem funkcjonują w dorosłych relacjach tej osoby. Czasami jest tak, że to rodzic oczekuje od dziecka, często małego dziecka, żeby to ono pomogło się jemu regulować emocjonalnie. To są takie historie, które dziecko nie jest w stanie ich zauważyć, rozpoznać, nazwać. Często potem nawet w dorosłym życiu, wracając do przeszłości i myśląc o swoim dzieciństwie, nadal nie są w stanie osoby rozpoznać, że tam wydarzyło się coś, co dla dziecka, to jest bardzo ważne tutaj, żeby to podkreślić, dla dziecka miało potencjał traumy. Trauma występuje, a zwłaszcza ta złożona trauma, czyli nie taka, kiedy mamy jedno wydarzenie, na przykład wypadek samochodowy, tylko złożona trauma związana z pewną sytuacją, kontekstem, w którym osoba, zwłaszcza dziecko, jest, przebywa. Z traumą możemy powiedzieć, że mamy do czynienia wtedy, kiedy widzimy u siebie, że reagujemy w sposób bardzo sztywny, czyli kiedy na pewne zdarzenia, bez względu na to, jak duży lub nieduży jest dany bodziec, reagujemy zawsze w bardzo podobny sposób, z pewną dużą intensywnością, że nasze ciało przebywa jakby w innej rzeczywistości niż ta, która ma miejsce obecnie. Że nasze ciało reaguje jakimś silnym lękiem. Jest w nas dużo reakcji takich, które możemy sami doświadczać jako nieadekwatne do danych sytuacji. Czyli można powiedzieć, że są w nas pewne schematy, utrwalone mechanizmy reagowania, tak jakby to była odpowiedź na często na jakieś zagrożenie, na niepewność, na brak poczucia bezpieczeństwa. I jest wtedy też dużo takiej hiperczujności. Więc sytuacje, w której na przykład rodzic był bardzo lękowy albo przeżywał coś trudnego, gdy mama lub tata mieli jakąś chorobę psychiczną albo cierpieli na depresję i tak dalej. Jest szereg różnych powodów, które nie są zawinione przez nawet tego rodzica. Nawet jeżeli byśmy mówili tutaj o tego typu sytuacjach, to nadal one mają potencjał traumatyczny dla dziecka, bo jeżeli nie było dorosłego, nie było rodzica, który mógłby być tym, który właśnie w angielsku się mówi caregiver, czyli dający opiekę, dający rodzic, dorosła osoba jest tą osobą, która ma dawać. Jeżeli ta dynamika jest tutaj zaburzona, jest wtedy sytuacji, która wymaga od niego wykształcenia jakichś schematów działań, schematów reagowania, schematów postrzegania rzeczywistości, które z kolei są związane z tym, że dziecko będzie musiało coś tam wyprzeć, coś od czegoś się tam odciąć. Zazwyczaj to są jego własne emocje, uczucia, potrzeby, żeby móc w tej sytuacji funkcjonować, żeby móc ją znieść i wytrzymać, bo dziecko musi bardzo dużo znosić i wytrzymać, bo nie jest sprawcze.
nie jest niezależne i nie może zmienić sytuacji, w której jest. I właśnie jak autor książki Strach Ucieleśniony wychodzi od tej sytuacji weteranów z Wietnamu, zauważając, że właśnie te osoby doświadczały pewnych charakterystycznych zmian, zaburzeń po doświadczeniu wojny. I zaczęto te osoby badać, zastanawiać się, o co tutaj chodzi. I odkryto wtedy, że to jest dużo więcej niż tylko wspomnienia. To jest dużo więcej niż te pewnie przerażające i straszne obrazy, które te osoby musiały pamiętać. Tutaj wydarzał się w ich ciałach stan braku chemicznej równowagi oraz zmiana w obwodach przekazujących uczucie strachu. Właśnie po wojnie rozwinęła się w tych osobach taka nadmierna, ekstremalna przezorność, wrażliwość na jakiekolwiek zagrożenie. Chociaż paradoksalnie wtedy było już bezpiecznie. Byli w domu, byli w kraju, w którym wojny nie było. Mogą się wtedy tutaj pojawiać bardzo trudne emocjonalnie stany pewnego odrętwienia, wściekłości, wstydu, a czasem ma się wrażenie, że nie czuje się nic. I to jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić, że to, co często nazywamy takim silnym lękiem przed odrzuceniem, które osoby, które doświadczają zazdrości, bardzo mocno się z tym borykają, często mają wrażenie, że to jest właśnie ten jakby motor napędowy w ogóle tego, co nazywamy zazdrością. Bardzo ważne jest sobie uświadomić, że jest to pewna forma właśnie konsekwencji tego urazu w obszarze więzi. To tak jak doświadczamy urazu fizycznego, jakiegoś mechanicznego, urazu ciała, to tak możemy doświadczyć urazu w obszarze więzi, jakieś zniekształcenie tam w tym obszarze więzi, jakieś doświadczanie ciągłego, nieustannego braku albo dysfunkcji, kiedy rodzic na przykład nieustannie wzbudzał poczucie winy albo kiedy był niedostępny emocjonalnie. Tutaj możemy mieć całe spektrum, to możemy mówić, że właśnie ta więź, ta przestrzeń więzi doświadczyła urazu. I właśnie od lat 90. dzięki metodom neuroobrazowania, jak pokazuje to Bessel van der Kolk, możemy obserwować, jak pracują umysły osób straumatyzowanych, jak trauma zmienia pracę mózgu, w związku z tym, jak zmienia nasze odczucia, a przez to relacje z rzeczywistością. Jeżeli modyfikuje nam tą relację z rzeczywistością, to tym samym wpływa na to, jak ludzki organizm radzi sobie z teraźniejszością, jak ludzki organizm radzi sobie w teraźniejszości. I to jest coś, co bardzo mocno doświadczają osoby właśnie, które przeżywają to, co nazywamy zazdrością, chorobliwą zazdrością, że to jest właściwie wtedy często niemożliwe przebywać w teraźniejszości. Jest się w przeszłości, we wspomnieniach, różnych sytuacjach, drobnych, niewielkich, większych, różnych. Czasami jest się nawet nie we wspomnieniach, ale w przeszłości na zasadzie myśląc, rozważając przeszłość partnerki lub partnera, przeszłość tą romantyczną, przeszłe związki, to co wiemy, to czego nie wiemy, co sobie dowyobrażamy, to czego się będziemy domyślać, to czego będziemy szukać. Lub taka osoba, która doświadcza właśnie chorobliwej zazdrości, jest w przyszłości, czyli w tych lękach, obawach, martwieniu się, wyobrażaniu sobie i również tym negatywnym fantazjowaniu o tym, co może się wydarzyć. Natomiast umysł i ciało takiej osoby nie jest w stanie wylądować, przebywać w tym momencie, który teraz jest. Stan zazdrości jest często też takim stanem, który jest podobny do takiej wyuczonej bezradności, dlatego że taka osoba doświadcza siebie, swojego życia, związku, jakby była zamknięta w takiej klatce, w której się boi tego, co może się wydarzyć. Boi się, że spotka ją coś strasznego, że zostanie wyrządzona jej jakaś krzywda, więc jest właśnie hiperczujna, obserwuje, próbuje to kontrolować, ale nie ma w ogóle takiego pomysłu, że gdyby, hej, właściwie to jeśli stałoby mi się coś tutaj przykrego, trudnego, raniącego, bolesnego, coś,
co sprawiłoby, że ja nie chciałabym już tutaj być, to ja po prostu opuszczę tą sytuację. Właśnie dlatego jest ten stan takiego lęku, wściekłości, dlatego, że nie ma dostępu do poczucia sprawczości. I to jest właśnie bardzo jak u dziecka. Właśnie to jest ten utrwalony stan dziecięcy. Dziecka, które musiało radzić sobie z tym, co jest, bo musiało to znieść i wytrzymać. I tak trochę funkcjonuje osoba zazdrosna, tak jakby ona nie miała wyjścia. Ona musi tutaj być, więc musi uruchomić, dać całą swoją energię, wszystkie swoje zasoby na to, żeby tą sytuację jakoś kontrolować. Było takie właśnie przeprowadzone doświadczenie, o którym pisze autor tej książki, Strach Ucieleśniony, w którym rażono psy prądem. Pomijam to, jak to było możliwe, żeby w ogóle przeprowadzono taki eksperyment, ale właśnie coś takiego opisuje Bessel van der Kolk w swojej książce, że było ileś tam psów zamkniętych w klatkach, każdy z tych psów był zamknięty w oddzielnej klatce. I część tych psów rażono prądem, kiedy te klatki były zamknięte. Następnie otworzono wszystkie klatki tych psów, które były rażone, tych, które nie były. I jeszcze raz porażono prądem każdego z tych psów. I te, dla których to był pierwszy raz, które pierwszy raz doświadczyły tego bólu związanego właśnie z tym porażeniem i tego wstrząsu i szoku, co tutaj się stało, natychmiast uciekły. Klatki były już otwarte. Natomiast te, które wcześniej już były porażone raz przy zamkniętej klatce i nie mogły nic zrobić, żeby uniknąć tego bólu, nie mogły nic zrobić, żeby na przyszłość też sobie z tym poradzić, bo klatka była wtedy zamknięta, to te psy nawet nie próbowały uciekać, gdy zostały porażone właśnie ten drugi raz, a klatki już były otwarte. Więc może się wtedy pojawić taki schemat bardzo silny, taka automatyczna, odruchowa reakcja na coś bardzo trudnego, że ja nie mogę uciekać, jestem tutaj uwięziona, unieruchomiona jakoś w tej sytuacji. Jestem niezdolna, niezdolny do działania wtedy, kiedy to się dzieje. Dlatego muszę tak jakoś to zrobić, żeby zapobiec, przewidzieć, żeby wyprzedzić, więc będę właśnie tak czujnie obserwować. Jestem pozbawiony wtedy tej elastyczności reakcji adekwatnej do sytuacji. Więc jakby sytuacja dziecka, można powiedzieć, że jest bardzo adekwatna do tych psów w klatce, jeżeli dziecko przeżywało, doświadczało przemocy od kogoś, kto miał być gwarantem bezpieczeństwa, a było zależne od tej osoby. Czyli jeżeli dziecko, które jeszcze nie decyduje o sobie, jeszcze nie ma sprawczości, jeszcze nie jest suwerenne, doświadcza przemocy od kogoś, kto panuje nad nim, od kogo zależy życie tego dziecka, to zobaczcie, jakiego rodzaju to jest klatka i jakiego rodzaju to jest zamknięcie. Przyjrzyj się trochę tej sytuacji dziecka, którym kiedyś byłeś. Jak bardzo ono musiało wytrzymywać. Jak bardzo nie mogło, nie miało żadnych szans, żeby przerwać daną sytuację. Czasem nawet, znowu, czasami to są straszne, okropne rzeczy i rodzice potrafią strasznie traktować swoje własne dzieci. To się zdarza. Ale czasami to były takie sytuacje, kiedy no może byłeś niewidziany miesiącami, albo kiedy wszystko zostało ci podawane, byłeś zaopiekowany, jedzenie, może jakieś dodatkowe zajęcia, wakacje, naprawdę, ale w międzyczasie również w tej samej rodzinie temu dziecku nie wolno było na przykład powiedzieć, że jest złe, że czuje złość, że chciałby coś innego, że to mu się nie podoba albo tego nie lubi. I my czasem bagatelizujemy, kiedy myślimy o tym, nie? Patrzymy wstecz i myślimy, no wszystko było super, no po prostu takie trochę tam elementy były tego typu, że tata bardzo się denerwował, kiedy tylko wyraziłam czy wyraziłem jakieś swoje zdanie. Ale pomyśl, że byłabyś teraz w takiej sytuacji, w której ktoś cię kocha, przynajmniej tak ty w to wierzysz i tak jest to deklarowane, daje ci dużo, a równocześnie reaguje złością na jakikolwiek przejaw twojej autonomii, wyrażaniu tego, co jest w tobie, twoich preferencji. Co byś myślał, myślała o takiej relacji?
To jest ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę, żeby móc rozpoznać i zrozumieć wpływ tego na mnie. Nie po to, żeby pójść, oskarżać, postawić rodziców przed sądem, ale po to, żeby mieć wgląd w siebie, bardzo ważny i potrzebny nam. Inny efekt takiej traumy właśnie relacyjnej jest, może być taki, że osoby, które doświadczyły tego, potem są już dorosłymi ludźmi i wchodzą w relacje i te relacje ciągle są pełne bólu, pełne cierpienia. Tam jest ciągle jakiś dramat, tam się dzieje ciągle coś trudnego i te osoby mogą mieć wrażenie, że to jest jakiś przypadek, dlaczego tak się dzieje, nie? Dlaczego, co jest nie tak, albo co za pecha ja mam, że po prostu w takie relacje tylko wchodzę, albo że ci ludzie, z którymi jestem w tych związkach, okazują się właśnie tacy, a nie inni, że te relacje są właśnie takie pełne cierpienia. Ale to często jest tak, że my ciążymy wtedy, dążymy do takich, tego typu relacji. Dlatego, że jest w nas, w naszym ciele, w naszym umyśle pewne poczucie, że to jest coś mi znanego. To jest coś, w czym ja umiem się odnaleźć. Wiem, jak w tym operować, wiem, jak w tym funkcjonować. To trochę tak, jakbyśmy właśnie urodzili się w więzieniu i umiemy tylko operować właśnie w tych regułach więziennych, nie? W tych zasadach, jakie tam panują. Może też być tak, że osoby, które są bezpieczne, czyli mają ten bezpieczny schemat więzi, mogą wydawać się nudne. Może być tak, że lęk, niepokój, strach, takie stres, pewne poczucie zagrożenia jest sprzęgnięte u osób, sklejone, utożsamione z poczuciem, że to jest miłość i z takim stanem podniecenia seksualnego. Może to być mylone, że kiedy ja czuję lekki stres, napięcie, niepokój, to fizjologicznie, ponieważ to się często wydarza jakby w brzuchu, w dole brzucha, może się to skleić, związać z takim stanem ekscytacji i właśnie pewnego podniecenia. Więc czasem jak osoba jest związana z kimś, kto nie generuje trudnych, bardzo konfliktowych, jakichś problematycznych, raniących sytuacji, to może być tak, że ta osoba sama zacznie generować właśnie pewne tego typu sytuacje. Właśnie takie generowanie kłótni, lęku, dramy, wpadanie w jakąś histerię, urządzanie jakichś awantur. Właśnie Bessel van der Kolk pisze, że to może stać się takim nieuświadomionym stylem życia. Nieuświadomionym stylem życia. To jest bardzo duże i warto sobie zwrócić na to uwagę. Osoby po traumie również potem cierpią na coś takiego, co Bessel van der Kolk nazwał niemym przerażeniem. Ponieważ trauma obniża aktywność ośrodka mowy, to był ośrodek Broki, to się nazywa. I jak ten ośrodek nie działa dobrze, prawidłowo, to możemy mieć takie poczucie, że bardzo trudno jest nam ubrać w słowa, wyrazić to, co w nas jest w chwili, kiedy pojawia się jakiś stres. Zdarza się, że dzieci skrzywdzone albo takie, które przeżyły jakąś traumę, zapominają języka i przestają mówić. Ja jako dziecko miałam taką sytuację, mówiłam bardzo szybko i bardzo wcześnie, już jak miałam rok, to podobno mówiłam po prostu pełnymi zdaniami. Jak miałam 3 lata, to trafiłam do szpitala z zapaleniem płuc i bardzo przeżyłam to strasznie. To były czasy, kiedy rodzice nie mogli być jeszcze, nawet nie mogli odwiedzać dzieci w szpitalu. To w ogóle wydaje mi się jakieś barbarzyńskie, ale tak było. I w którymś momencie tam obsługa pielęgniarki zapytały moją mamę, czy ja w ogóle mówię coś, czy ja coś mówię, bo ja się tam byłam już tam z 5 dni i się w ogóle nie odezwałam nic, ani słowem. I jak nawet mnie pytano coś, to ja nie mówiłam. I może masz teraz też takie poczucie, może masz takie właśnie doświadczenia, że jak jest jakaś sytuacja stresująca, może w twoim związku, to masz wrażenie, że właśnie nie jesteś w stanie wypowiedzieć ani słowa. Czasem osoby dosłownie nie są w stanie w ogóle się odezwać wtedy. Pod wpływem stresu totalnie jakby coś im się zamyka, zatrzaskuje
i nie są w stanie się w ogóle wypowiedzieć, wyrazić. Nie ma mowy o żadnego rodzaju konwersacji, wtedy rozmowie. Czasami jest to odbierane jako obrażenie się, lub czasem te osoby wręcz generują, kreują takie wrażenie, jakby się obraziły, jako taki sposób przetrwania tej sytuacji, a tak naprawdę w głębi czują, że zwyczajnie nie są w stanie wtedy nic powiedzieć. Czasem takie osoby po prostu płaczą, kiedy tylko zaczyna się lekko stresująca sytuacja w związku, gdy tylko zaczyna się jakaś taka rozmowa, która ma pewien taki ładunek emocjonalny, to właśnie to uruchamia tą starą reakcję w tej osobie i nie jest w stanie nic powiedzieć, i wtedy siedzi taka niema, zupełnie takie właśnie w takim niemym przerażeniu, albo płacze, nie? Tutaj na dzisiaj skończę, ale jeszcze będę nagrywała dużo filmików w tym temacie, właśnie cały czas bazując na tej książce. Uważam, że ona jest jedną z takich podstawowych, jeżeli chodzi o zrozumienie traumy. Zapraszam Was także do jej lektury, a na dzisiaj Wam dziękuję za Waszą obecność, za wysłuchanie. Zapraszam do polubienia tego nagrania, zapraszam do udostępniania, oczywiście do subskrybowania tego kanału, bo to jest wyraz Waszego wsparcia dla mojej pracy, dla tego, co tutaj robię. Zapraszam Was na moją stronę ulakamińska.com.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje dotyczące również pracy ze mną. Gdybyście byli zainteresowani tym sesjami oraz kursami, warsztatami online, ściskam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Pa!